Kamil Stoch. Kamil, który traci do prowadzącego Karla Geigera 32,2 punktu. Kamil, wiatr lekko z tyłu skoczni. Ale on dzisiaj w serii próbnej 226 metrów. Teraz ładnie ułożyć się w powietrzu i szybować daleko poza tą zieloną linię. I jest skok poza tą zieloną linię. Pokiwał Kamil z uznaniem głową. Myślę, że pozytywnie ocenia tę swoją próbę. 213, 229, a teraz w tej trzeciej serii odległość, jaką zyskuje nasz reprezentant, widzą Państwo dokładnie 223 metry. 2,6 punktu dodatkowo, wysoko oceniony skok Kamila, ale to akurat już nas nie dziwi. Najwyższe noty dostał wczoraj w drugiej serii. Tam były trzy noty 19-punktowe. Tutaj od wszystkich sędziów po 18,5 za ten skok dostaje Kamil Stoch. To są kibice, którzy w domu kibicują zawodnikom, dopingują naszych. Na pierwszym miejscu w tej chwili Kamil Stoch o 2,9 punktu przed Andrzejem Stękałą. Dwóch biało-czerwonych na dwóch pierwszych miejscach.